jeszcze raz jestem bardzo gorąco wdzięczny osobom, które chciały wziąć udział w dzisiejszym panelu. Pani minister Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, wybornej, wyborowej, zarazem specjalistce z tej dziedziny, w swoim czasie kierującym legendarnym już przecież Ośrodkiem Studiów Wschodnich, na różne sposoby kierującym, także za granicą przecież. Dzisiaj wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialną za ten obszar naszej polityki zagranicznej, autorką bardzo wielu ciekawych publikacji, takich naprawdę trafiających w sedno, kiedy się czyta i wcześniejszych, i dzisiejszych. Dziękuję bardzo organizatorom za zaproszenie. Ja bym chciała zacząć od takiej krótkiej, jeśli nie pochwały prometeizmu, to przynajmniej oddania sprawiedliwości temu nurtowi. Bo tak się już składa, że we wszystkich tych okresach po, w tym w okresie postprometejskim, mamy tendencję, żeby zaprzeczać i negować i krytykować. I to jest słuszne. Niemniej prometeizm, zarówno w tym wydaniu międzywojennym, jak i w wydaniu giedroyciowskim, a także w tym wydaniu lat 90., w którym było dużo elementów romantyzmu, naiwności, takiej czarno-białego postrzegania sytuacji na wschodzie, entuzjazmu i wiary, że wszystkie sprawy pójdą tam dużo łatwiej i dużo szybciej niż w rzeczywistości poszły. Ten właśnie taki prometeizm był potrzebny w Polsce, w moim przekonaniu, w tamtym czasie, po to, żebyśmy mogli entuzjastycznie wprowadzać ten temat, między innymi po to, żebyśmy mogli entuzjastycznie wprowadzać ten temat na salony europejskie z pełną wiarą, że to się da zrealizować. Oczywiście nie dało się tyle, ile nam się wydawało, że się da, ale gdybyśmy nie mieli tej szczerej i naiwnej wiary, albo wielu polityków i ekspertów nie miało tej naiwnej i szczerej wiary, to nie byłoby w moim przekonaniu nawet tego, co dzisiaj mamy, czyli Partnerstwa Wschodniego, nie byłoby takiej dyskusji i wielu takich słów, które padły. Tak więc w moim przekonaniu, choć prometeizm w wielu punktach, zwłaszcza ten w latach 90., czyli kontynuacja tak naprawdę tej myśli prometejskiej, w wielu punktach się mylił, on był potrzebny. Tytuł dzisiejszej dyskusji można rozumieć dwojako. Poprometeizm może być rozumiany jako taki czas, w którym wyleczyliśmy się ze złudzeń mesjanizmu, wyleczyliśmy się z wiary w szczególną wymagającą poświęceń roli Polski w Europie Wschodniej. Wreszcie wyleczyliśmy się ze złudzeń tego romantycznego postrzegania czarno-białego świata w Europie Wschodniej, w którym byli dobrzy uciśnieni i źli ciemiężyciele. Ten okres poprometejski można też rozumieć jako czas, w którym po prostu wypełniły się założenia tej polityki. Narody białoruski, ukraiński, litewski, a nawet te dalsze, które w nurcie prometejskim międzywojennym się pojawiały, gruziński, ormiański, po prostu uzyskały niepodległość. I nie ma już mowy o procesie narodowo-wyzwoleńczym, lecz o stosunkach z suwerennymi partnerami, którzy lobią lepszy lub gorszy użytek z uzyskanej niepodległości. Czasem może nam się wydawać, że robią gorszy użytek, niemniej jest to niepodległość, a kraje te są suwerenne. W moim przekonaniu właściwie oba rozumienia tego poprometeizmu są prawdziwe. W większości porzuciliśmy dzisiaj i zarówno na poziomie politycznym, jak i w wymiarze debaty eksperckiej ideę mesjanizmu, ideę takiej Polski, która ma szczególną nie tylko rolę, ale odpowiedzialność i powinna się poświęcać, w tym własne interesy. I mamy też do czynienia, tak jak powiedziałam, z niepodległymi, suwerennymi krajami. I to są w obu przypadkach w dzisiejszym, w tym momencie dobre zjawiska. W tym sensie to jest krok do przodu zarówno w rzeczywistości, jak i w jej postrzeganiu. Ale to wcale nie znaczy, że ten krajobraz po prometeizmie jest bez skazy, że jest jakoś wyjątkowo piękny. Przeciwnie, jest on bardzo skomplikowany.
bardzo niejednoznaczny i czają się w nim wyzwania ważkie, choć nie zawsze widoczne na pierwszy rzut oka, wyzwania dla polskiej polityki. Nie mam czasu tutaj, ani nie miejsce, żeby opisywać skomplikowane niuanse rzeczywistości obszaru wschodniej Europy, zwłaszcza, że w każdym kraju mamy do czynienia naprawdę z zupełnie inną rzeczywistością. Ja bym chciała wskazać na takie główne elementy wspólne. Po pierwsze, ten krajobraz jest taki szarobury. Nie ma w nim już dzisiaj jednoznacznie złych charakterów i dobrych. Co więcej, często nie ma jednoznacznie dobrych i złych wyborów. I to też jest ważne, bo czasem wydaje nam się, że te wybory, które były jednoznacznie dobre, w tym dla tamtych krajów w latach 90., dzisiaj także są jednoznacznie dobre. Dzisiaj to jest często wybór mniejszego zła. Władze nowych krajów nie są już wprawdzie narzucone z zewnątrz, nie są emanacją zewnętrznej dominacji, niemniej często, tak jak za czasów Związku Sowieckiego, są opresyjne wobec własnych społeczeństw, pozbawiają te społeczeństwa podmiotowości i prawa do demokratycznego wyboru. Przepaść ekonomiczna i rozwojowa, albo ta różnica, ta ekonomiczna, uskok ekonomiczny i rozwojowy między nami a wschodnimi sąsiadami jest większy niż na początku lat 90. Co więcej, ten uskok się nie niweluje, ale pogłębia. My jako Polska jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, te kraje nie są. Co więcej, nie widać na dzisiaj takiej jasnej perspektywy, aby miałyby się stać jutro czy pojutrze. W strategicznej perspektywie oczywiście tak, ale nie jutro i nie pojutrze członkami tych organizacji. My możemy podróżować na Zachód już nie tylko bez wizy, ale po prostu bez granic, ale to nas kosztowało wprowadzenie wiz i utworzenie naprawdę dosyć solidnych granic na naszej wschodniej granicy, która stała się granicą Unii Europejskiej. My wreszcie, i to jest paradoks tej sytuacji, dostajemy dzisiaj wsparcie nakierowane na nasz rozwój w setkach miliardów euro. Te kraje dostają co najwyżej w setkach milionów. Budżet tego instrumentu unijnego, który jest przeznaczony właśnie na wsparcie rozwoju tych państw, to jest około, bo jeszcze dokładnie nie wiemy, ale około 6 miliardów na 7 lat na wszystkie te kraje. To daje wyobrażenie, a jesteśmy świeżo po debacie i ogłoszonych sukcesach, w jakiej skali beneficjentem tego budżetu będzie Polska. Także Polska jest już dużo dalej i dostanie dużo więcej, tym samym ten przedział, ten uskok będzie się najprawdopodobniej pogłębiał. Konsekwencją oczywiście tej sytuacji jest to, że nasze interesy ekonomiczne są dzisiaj głównie na Zachodzie. Eksport Polski do Rosji i Ukrainy, no to są dwa główne kraje, dlatego o nich wspominam, to jest około 8% całości polskiego eksportu i to jest około 30% naszego eksportu do Niemiec. To daje wyobrażenie, gdzie na mapie takich finansowo mierzonych interesów dzisiaj jest Europa Wschodnia. Co więcej, rozeszła się nie tylko nasza sytuacja geopolityczna i ekonomiczna, ale też w moim przekonaniu nastąpiło rozejście w rozumieniu świata. Mówimy dzisiaj często tymi samymi słowami, ale zupełnie innym językiem. Dla nas pojęcie państwa prawa, korupcja, opozycja, prawa człowieka ma zupełnie inne znaczenie niż te same słowa w ustach przywódców i społeczeństw wschodnioeuropejskich. I nie jest to cynizm często, tylko naprawdę szczere, autentyczne, inne rozumienie tych właśnie pojęć.
Dla nas integracja europejska, bo tu także mamy różne rozumienie tego pojęcia, jest strategiczną wizją nowoczesnego państwa, które miałoby służyć całemu społeczeństwu. Dla elit, nie wszystkich, ale powiedziałabym, że dla większości elit krajów Europy Wschodniej jest to raczej instrument doraźnego politycznego pozycjonowania się i uzyskiwania pewnych doraźnych ekonomicznych profitów. Jak w tej rzeczywistości powinno działać państwo polskie, bo rozumiem, że to właśnie ja w tym panelu powinnam odpowiedzieć na to pytanie. Tak jest, także nie uchylam się, postaram się krótko odpowiedzieć w postaci takiego trialogu polskiego postprometeizmu, czyli trzy punkty, które mnie się wydają kluczowe. Z tym postprometeizmem oczywiście wpisując się, nie jest to nomenklatura polskiej polityki, ale wpisuje się w temat tego... Oficjalna być nie może, bo skażona okresem międzywojennym. No nie tylko. Nie tylko. Nie tylko. Otóż po pierwsze uważam, że powinniśmy hołdować w zasadzie złotego środka. Zarzuciliśmy i słusznie naiwny romantyzm, ale też nie powinniśmy popadać w skrajny realizm. A jest to w dzisiejszych czasach permanentnego, jeśli nie realnego, to na pewno w świadomości czasach kryzysu przypadłość nierzadka. Taki przez radykalny realizm, radykalną realpolitykę rozumiałabym taką sytuację, kiedy stosunki ze Wschodem byśmy mierzyli wyłącznie wskaźnikami ekonomicznymi, wskaźnikami obrotów handlowych, gdybyśmy zaczęli traktować te państwa jako rynki zbytu i ewentualnie kraje, od których możemy kupić surowce energetyczne. Byłoby to niezasadne, groźne i w żaden sposób niepożądane dla polskiej polityki. Europa Wschodnia, oprócz niewątpliwego komponentu gospodarczego, jest dla nas ważna z przyczyn politycznych, z przyczyn bezpieczeństwa, o czym także się nie powinno zapominać wreszcie, w tym także tego bezpieczeństwa, o którym wspomniał pan profesor Rotfeld, czyli bezpieczeństwa czy niebezpieczeństwa zrodzonego wewnątrz krajów, a nie tylko pomiędzy nimi. Wreszcie z powodu bliskości społecznej, kulturowej i historycznej. Tym samym nasza polityka wobec tego regionu powinna być pewnym zrównoważonym połączeniem wiary w wartości i umiejętnością takiego kompromisu ze zgrzebną rzeczywistością. Po drugie, powinniśmy być efektywni bilateralnie i równocześnie utrzymywać ambitną wizję strategiczną. Nie powinno być odpowiedzią na dzisiejszą sytuację takie postulaty, które często słychać. Skupmy się na naszych konkretnych dzisiaj bilateralnych sprawach. Tamta wizja europejska odpłynęła na tyle daleko, że właściwie przestaje być namacalna i przestaje być realistyczna. W moim przekonaniu, jak bardzo, niezależnie od tego, jak daleko ta wizja odpływa, ona powinna cały czas być przez nas dostrzegana i powinniśmy robić wszystko, żeby ten uskok na naszej wschodniej granicy unijnej, uskok, jak mówię, we wszystkich możliwych wymiarach, w tym świadomościowym, niwelować, ale to w żadnym razie nie powinno oznaczać, że na ołtarzu tej eurointegracji kładziemy nasze bilateralne interesy. Przeciwnie, tu nie ma żadnej sprzeczności. Te interesy, te potrzeby trzeba identyfikować i bardzo asertywnie artykułować. I wreszcie po trzecie, powinniśmy rozmawiać ze społeczeństwami i co może jeszcze ważniejsze, a rzadziej dostrzegane, nie poprzez społeczeństwa.
To jest postulat oczywisty wobec deficytu demokracji w szeregu tych krajach, ale ten postulat wynika jeszcze z innego przekonania, ponieważ musimy pamiętać, że obecna kondycja naszych sąsiadów to nie jest tylko efekt decyzji elit, to jest także wyraz, to jest świadectwo świadomości potencjału tamtych społeczeństw. I nie jest to uwaga krytyczna, ale po prostu pewna konstatacja rzeczywistości. Przeczytałam, kończąc już, bo widzę, że czas uciekł właściwie. Jest na granicy, tak. Jest na granicy uciekania. Otóż przeczytałam taki artykuł opublikowany przez brukselskie Carnegie, w którym stwierdzono, że podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą zależy od osobistej decyzji prezydenta Janukowycza. Jest w tym pewna prawda, ale trzeba pamiętać, że osobista decyzja prezydenta Janukowycza zależy z kolei od jego kalkulacji politycznej, czy mu się to opłaci, czy nie. I gdyby jego obywatele, czy obywatele Ukrainy opowiadali się w 80%, w 90% za taką właśnie opcją rozwoju Ukrainy, to ta kalkulacja polityczna dla prezydenta Janukowycza byłaby oczywista. A ponieważ nie jest oczywista, a nie jest oczywista, bo nieoczywista jest także dla społeczeństwa, musimy rozmawiać ze społeczeństwami i musimy rozmawiać poprzez społeczeństwa. I tu są oczywiste instrumenty, o których pamiętamy i je rozwijamy. Stypendia, wymiany, to wszystko jest. Ja bym chciała zwrócić uwagę na taki instrument, o którym czasami w minionych latach nam się zdarzało zapominać. A mianowicie ta rozmowa ze społeczeństwami to powinna być także rozmowa o sprawach drażliwych, bolesnych, po prostu nieprzyjemnych. I to, co nam się dosyć szybko wydało oczywiste z Rosją, okazuje się, że jest niezbędne także z Ukrainą. I w tym roku, w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej, przystępujemy do tego trudnego dialogu po tylu latach. I jest to niesamowite wyzwanie, ale okazuje się, że nie jest możliwe pojednanie nawet z zaprzyjaźnionym społeczeństwem ukraińskim bez bardzo jasnego, wprawdzie postawionych kwestii historycznych. Bardzo dziękuję.